Nie bardzo wiem, skąd tu się mówi, z którego schodka, ale chciałbym wszystkich Państwa widzieć, co jest niemożliwe. Proszę Państwa, no, ogromnie się cieszę, że film, który powstał 40 parę lat temu, no 40 przynajmniej, dzisiaj jeszcze znajduje widzów, no w Państwu tych widzów znalazł. To jest film, który jest taką moją, może wewnętrzną autobiografią, nie zewnętrzną, bo życie mojego bohatera to nie było podobne do mojego życia, ale kiedyś studiowałem fizykę i opowiadam dzisiaj ku uciesze dziennikarzy, że tak jak kochałem fizykę jako maturzysta, tak kocham ją do dzisiaj, ale po paru latach studiów okazało się, że fizyka mnie nigdy specjalnie nie pokochała. No więc trzeba było zaniechać tych umizgów i zrozumieć, że to nie jest miłość wzajemna. Natomiast ten krąg ludzi, z którym się zetknąłem na studiach w Warszawie, na studiach rozpoczętych w 1955 roku i krąg spraw, które oni mnie wciągali, został mi bliski do dzisiaj. Tu nie było żadnego zawodu. Tutaj ciągle mnie to wydaje się czymś szalenie interesującym. No i cóż, mogę mówić o filmie, który jest bardzo dawny. Powstał w czasach, kiedy kino mogło sobie na więcej pozwolić niż dzisiaj, bo język filmu cofnął się do tyłu. Cofnął się z konieczności pewnej, bo zmienił się adresat. Myśmy 40 lat temu mogli robić film, zakładając, że jest to film dla światłej czy wymagającej publiczności. Była taka publiczność, była w stanie za taki film zapłacić. Dzisiaj ta publiczność, ta powiedzmy, ta elita, do której bym się chciał zwrócić, gdzieś się trochę rozmyła. Rozmyła się w bardzo rosnącej, szerokiej klasie średniej. To bardzo, myślę, że to jest pozytywne zjawisko, że przybywa nam ludzi takich średnio wykształconych i światłych, ale oczywiście to powoduje ogólne obniżenie poziomu i to, że trzeba teraz równać do dużo niższego wspólnego mianownika. Tak tłumaczę tą recesję języka, zresztą jeśli widzieliście Państwo w czasie tego festiwalu film Tarkowskiego, czy nawet filmy Kubricka, które były może najbardziej popularne, dostępne, ale to jednak były filmy adresowane do publiczności wymagającej, myślącej. To nie były takie filmy zabawowe. Dzisiaj wszystko musi być przede wszystkim zabawą i dlatego jest trochę trudniej. Ja kiedy mówię takie rzeczy, ponieważ widzę, że tu jest ogromnie wielu bardzo młodych Państwa, no to brzmię jak taki zgret, który narzeka, że jest gorzej, a było lepiej. I oczywiście w tym jest trochę prawdy, ale dzieliłem się podobną refleksją o tym cofnięciu się języka filmu, czy w ogóle języka sztuki. Na różnych spotkaniach w Ameryce, jak wiecie, publiczność amerykańska jest zawsze taka ultraoptymistyczna, więc tym bardziej patrzyła na mnie podejrzanie, że europejski zgret narzeka, że coś się cofnęło, przecież wszystko idzie naprzód. I wtedy miałem w kieszeni świetny argument, bo mówiłem to akurat w Seattle, a to było miasto Boeinga i mogłem powiedzieć obecnym na sali Państwu, którzy prawie wszyscy pracowali u Boeinga, popatrzcie, jakie wy samoloty robicie dzisiaj. Ja 20 lat temu latałem Concorde, jeden raz w życiu mówiąc prawdę, i Concorde jest nieporównanie bardziej zaawansowanym samolotem niż na przykład 777, który wtedy schodził z taśmy produkcyjnej. Czyli, że te cofnięcia są w różnych dziedzinach, również technologii. Czasem technologia zbyt się wysunie naprzód i musi poczekać, musi się cofnąć. Samoloty ultradźwiękowe kiedyś będą latały pasażerskie, ale na razie nie mogą latać, bo ekonomia na to nie pozwala, a technologia pozwala. I coś takiego dało się też ze sztuką. Sztuka musi dzisiaj bawić dużo szerszą publiczność. Ta szersza publiczność ma dużo mniejsze przygotowanie i dużo mniejsze aspiracje, więc krótko mówiąc, obejrzą Państwo film bardzo archiwalny, bo dzisiaj takiego filmu na daną chwilę nie dałoby się zrobić. Może za parę lat znowu to będzie możliwe. Bardzo bym tego chciał dożyć. Proszę Państwa, pomieszałem w tym filmie różne gatunki. To robiłem świadomie. Zapatrzyłem się na Tomasza Manna, który tak pięknie w Doktorze Faustusie mieszał esej z prozą narracyjną. Ja tutaj użyłem zarówno dokumentu, jak i elementów fabuły, jak i nawet jest trochę kina naukowego i wreszcie
No jest nawet kino oniryczne, jako żart, komuś się coś śni i ja to też pokazuję. Natomiast chętnie bym zwrócił uwagę Państwa na parę wypowiedzi, które w tym filmie pada. Począwszy od wprowadzenia, gdzie profesor Tatarkiewicz na moją prośbę zwalnia Państwa z obowiązku szukania, grzebania w encyklopedii czy teraz w internecie, no bo co to jest ta iluminacja w rozumieniu filozoficznym, tego na co dzień nie pamiętamy, a ja nie chciałem nikogo szantażować erudycją, tylko pomyślałem, to trzeba poprosić człowieka, który to wyjaśni i powie, o jaką iluminację chodzi. I ta iluminacja w rozumieniu Augustyna, tak jak to tłumaczy profesor Tatarkiewicz, zawiera w sobie zaskakujący element, o którym dzisiaj nauka, no w ogóle niechętna byłaby podjąć taką rozmowę. Iluminacja jest sposobem, jest zdarzeniem, w którym pojmujemy świat czy prawdę całą swoją osobą, ale warunkiem tego pojmowania prawdy, tak jak to stawia Augustyn, jest czystość serca. A więc matematyk, który jest draniem, jest w jakimś punkcie odległy od prawdy. Kto się dzisiaj z tym zgodzi? Kto powie, że do tego, żeby obcować z prawdą, trzeba mieć czyste serce, czyli uporządkowane sumienie? Mnie się zdaje, że to jest myśl bardzo intrygująca. Wiele faktów jej przeczy, ale nie są fakty, które by ją popierały. I ta pierwsza myśl mnie, bardzo się tym przejąłem, kiedy usłyszałem taką definicję. Później jest tam jedna wypowiedź, która nawet w owych latach wywołała takie ożywienie. Profesor żyjący dzisiaj, profesor Biurla Białynicki, fizyk, teoretyk, a także poeta, mówi pewną myśl, dzieli się pewną myślą na temat czasu i tego, że przyszłość jest już w teraźniejszości. I tym usprawiedliwia fakt, że może takie zjawiska jak jasnowidzenie to nie jest coś urojonego i to mówi fizyk. To mi się wydaje, że to są takie akty odwagi, które mnie bardzo cieszyły, że naukowiec odważa się mówić coś, co idzie na przekór utartym przekonaniom i jest ryzykowne, bo może się okazać nieprawdą. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że uniwersytety dzisiaj w ogromnym stopniu także się cofnęły w swobodzie twórczej poszukiwania prawdy. Że skonwencjonalizowanie myśli uniwersyteckiej, akademickiej, no jest jakąś plagą rozwiniętego świata. Ta plaga jakby wzmocniła się w ostatnich latach i mam poczucie, że nie jest dobrze. Proszę Państwa, cóż więcej o tym filmie powiem? Muszę powiedzieć, że cenzura miała z nim jakieś kłopoty i z tego filmu wycięto mi, no nie tylko parę scen, ale wycięto mi pewien wątek czy pewną perspektywę, która była, no była komplementarna, dopełniała tej historii. Ja opowiadam o bardzo prościutkim życiu bohatera, w którym nie spodziewajcie się żadnych efektownych zwrotów akcji. Właśnie wszystko jest oczywistością, banałem. Napędem tego życia jest życie duchowe, rozwój myśli, a nie zdarzeń. Zdarzenia są zwykłe. Z kim się zeszedł, z kim się rozszedł, jakieś podjął decyzje, zmieniał pracę i to wszystko. I potem okazało się, że nie jest już taki młody ani zdrowy. To jest wszystko, co w tym warstwie fabularnej się tutaj zdarzy, czyli prawie nic. Ale jedna rzecz się zdarzyła w warstwie fabularnej i tę mi wycięto. Mianowicie była również perspektywa społeczna. Ten mój bohater, pracując jako asystent fizyk na uniwersytecie, trafia na rok 68. Jego studenci strajkują. I on idzie na strajk, jest rozmowa z żoną. Żona mu mówi, no przecież cię wyrzucą, wierzy, że z tego strajku nic nie wyniknie. A on z taką konradowską zawziętością mówi, oczywiście wiem, że nie wyniknie i wiem, że to się źle skończy, ale tym bardziej muszę tam być. No i tego partia nie chciała oglądać na ekranie. Zresztą też już Państwu młodym, którzy macie tak daleko do czasów cenzury, powtórzę, że to nie było nawet takie, to nie był żaden odruch jakiegoś ciemniactwa. Mnie wezwał sekretarz Komitetu Centralnego, czyli bardzo wysoki członek biura politycznego, taki pan Szydlok, współpracownik Gierka, wtedy właściwie numer dwa w kraju
I powiedział mi dość składnie, dlaczego on to każe wyciąć. Każe wyciąć dlatego, że takie postawienie tematu, przypomnienie 68 roku, robi wrażenie, że jak partia na to pozwala, to znaczy, że będzie jakaś rewizja oceny tamtych wydarzeń. A tymczasem partia na taką rewizję nie jest w tym momencie ani gotowa, ani nie chce jej przeprowadzać, wobec czego on sobie nie życzy, żeby taka rzecz była pokazana na ekranie. Bo jak mi powiedział, i to było właśnie znamienne dla tamtych czasów, to co ja mówię, a oni pozwolili, to już jest pozwolone przez partię. A więc w tym momencie moja wypowiedź to już nie jest wypowiedź w moim imieniu, ale jak władza na to pozwoliła, to znaczy, że władza się jakoś z tym zgadza. To jest rozumienie sztuki w totalitaryzmie, które no bardzo odbiega od tego, jak rozumiemy ją dzisiaj w wolnym kraju. Ja musiałem to wyciąć, ale użebrałem w końcu, że jest jedna jedyna nieruchoma fotografia z jakiejś walki policji ze studentami w 68 roku na Uniwersytecie Warszawskim i zaraz potem jest, jak patrzycie na te dokumenty, które się tam czasami pojawiają, w dokumentach widać, że bohater miał roczną przerwę w pracy, że po roku zgłasza się znowu do pracy, czyli że widać na rok wyleciał z uniwersytetu. Proszę Państwa, to takie są drobiazgi, które mogę po latach przypomnieć. Zobaczycie oczywiście cały szereg rzeczywistych postaci na ekranie. Rzeczywistych moich kolegów, profesorów, wykładowców, z którymi się zetknąłem, nauczycieli, bo sięgałem po swoich znajomych, przyjaciół. Tu jadąc po drodze, tak żeśmy wspominali, że kilka z tych osób, no jest, są to postacie historyczne, tak jak historyczny na pewno jest historyk filozofii Tatarkiewicz, ale na pewno historyczny jest ojciec Roztworowski z Bielan, czy Listyńca i chyba nie znajdziecie go nigdzie zapisanego na ekranie, a on tutaj mówi swój tekst, tak jak żeśmy się umówili, że pytanie padnie, a on odpowie, jak będzie sobie życzył, na temat życia monastycznego i tak właśnie on odpowiada. Jest tu cały szereg postaci, które do dziś dnia działają w nauce. Myślę, są tacy, którzy już odeszli, jak profesor Mycielski, a są tacy, którzy działają jak Łukasz Turski do dzisiaj. Agnieszka Holland, która jest moją wybitną koleżanką, stawiała pierwsze kroki i to była jej pierwsza praca w Polsce. I byliśmy, no dosłownie tydzień temu spotykaliśmy się w Los Angeles, prezentując ten sam film w Akademii Filmowej i mieliśmy taki panel przed publicznością, wspominając tamte lata. Agnieszkę zobaczycie w osobie, zobaczcie jaką była atrakcyjną, młodą dziewczyną, zasiada w komisji egzaminacyjnej na początku i ironicznie komentuje odpowiedzi mojego bohatera. Natomiast i potem pojawia się w górach na chwilę. Natomiast Agnieszka wróciła wtedy zwolniona z aresztu, w którym była w Pradze za udział w praskiej wiośnie i była persona non grata, to znaczy mówiło się, że nie wolno jej angażować. I ona zgłosiła się do mnie, to powtarzam jej wspomnienia, tak trochę na próbę, żeby mnie przetestować i powiedziała, no panie Krzysztofie, co pan taki katolik, to niech pan mnie weźmie do pracy, bo mnie nie wolno angażować. Nie było to łatwe, ale ja powiedziałem, spróbuję. I zgłosiłem ją jako swoją asystentkę. Wezwano mnie do ministra kultury i powiedział mi pan minister, że jej angażować nie wolno. Ja już no, tak się uczyłem w tamtych latach postępowania, że nie należy stawiać sprawy pryncypialnie, że nie należy konfrontacyjnie, bo wiadomo, że przegram, nie mam, nic za mną nie stoi. Ale powiedziałem panu ministrowi, nie no, ja rozumiem, jak są jakieś powody, to dobrze, tylko panie ministrze, pan widzi, że to jest taka bardzo, bardzo energiczna osoba. Ja bym prosił, żeby pan mi to napisał, że jej nie wolno angażować, bo ja się jej boję. No i tu się okazało, że pan minister też się bał tego napisać. Tak zwlekał i zwlekał, nie napisał. No to myśmy zawarli z nią umowę, mówiąc, no nie było zalecenia, no miało być, ale nie przyszło. I potem sklął mnie jeszcze ten minister bardzo, a Agnieszka strasznie serdecznie, jak już się dowiedziała, że ma u mnie pracę, to rozpłakała się i powiedziała, że właściwie postąpiła po świńsku, ale myślała, że to się wszystko źle skończy.
No a teraz mówi, to pan mnie chyba bardzo nie lubi. No powiedziałam, nie tak bardzo pani nie lubi i potem żeśmy się polubili, naprawdę jesteśmy do dziś dnia przyjaciółmi. No ale takie to były właśnie poplątane losy z tamtych lat. Piotr Wojciechowski, jeszcze jedna postać, która się tutaj pojawia na ekranie. Wybitny w końcu jeden z pierwszorzędnych naszych żyjących pisarzy. Czy to pisarzy katolickich, odsuniętych tak troszkę na margines od wszystkich, ponieważ nie podłączony do żadnej kapliczki, a u nas, jak wiecie państwo, życie jest kapliczkowe, czyli koteryjne. Jak ktoś nie należy do żadnej koterii, to go nie ma prawie w życiu publicznym. Tak wspominam, bo jest tutaj. Wreszcie Staszek Latało, naprawdę operator filmowy, był moim studentem, brał udział w próbnych zdjęciach. Myśmy nie mogli znaleźć bohatera. Kto by to miał zagrać? Czy kto miał dać tą twarz, bo tam grania wielkiego nie ma? I te twarze były dla mnie wszystkie niewiarygodne. Różni ludzie się pojawiali na próbnych zdjęciach, wygłaszali różne teksty. Ja cały czas widziałem, że oni mówią jak papuga, że ja w to nie wierzę, że oni mają takie problemy. I w końcu tak popatrzyłem, że to właśnie ten Staszek to najbardziej wygląda na takiego, co takie problemy by przeżywał. Staszek powiedział, że za żadne skarby, najął się jako drugi operator i za żadne skarby w filmie nie wystąpi. No ale ja powiedziałem, że no, mam prawo mu wydać polecenie służbowe, żeby odbył próbne zdjęcia, czy chce, czy nie chce. Potem zobaczymy, co będzie. I myślałem, że on się zaprze i się nie zgodzi. Ale znowu Agnieszka, jako osoba, Agnieszka Holland, kobieta z intuicją, powiedziała mi rano, panie Krzysztofie, on się zgodzi. Ja mówię, skąd pani wie? Albo przyszedł na próbne zdjęcia, umył głowę, czyli mu zależy. Wiecie państwo, przenikliwość kobieca. I Staszek się zgodził. Nie chciał, ale musiał. Niestety ta przygoda właściwie dla niego skończyła się tragicznie, bo on przez ten film i te maleńkie doświadczenia górskie, które tam się przeżył, pokochał góry i rok później poszedł z Andrzejem Zawadą, którego poznał przy tym filmie, na wyprawę w Himalaje, w której zginął. I wydaje się, że zginął jakby bohatersko, dlatego że czekał na kolegę, myślał, że jest to potrzebne i że on go tak uratuje, a tymczasem sam zginął. Kolega zawrócił do wyższego obozu. Nie skomunikował się, tak podobno było. No, jak wiecie państwo, prawdę o tych zdarzeniach w górach trudno dociec, ale znając Staszka spodziewam się, że mógł tak postąpić. Był to człowiek niesłychanie szlachetny i niesłychanie taki radykalny w swoim postępowaniu i to było czymś nadzwyczaj pięknym. Dlatego wydaje mi się, że jest wiarygodny w tym filmie, kiedy mówi i przeżywa problemy, które go rzeczywiście też pasjonowały. To nie było mu wszystko obojętne. Część filmu kręciliśmy w Krakowie, zobaczą państwo troszkę Kraków tamtych lat, Bielany krakowskie, które się tam pojawiają. No jest tam troszkę takiego mojego wspomnienia, bo ja przecież tutaj studiowałem u profesora Ingardena filozofię i mam z Krakowem takie bardzo sentymentalne z Krakowa wspomnienia właśnie z tamtych lat burzy i naporu. Ślad tego w filmie pozostał. No i jeszcze może ostatnia rzecz, bo to w tym roku z największym smutkiem o tym mówię. Ja wszystkie moje filmy, więc też iluminacje kręciłem, wiedząc, że będzie im towarzyszyła muzyka Wojtka Kilara. Od pierwszego mojego fabularnego filmu do ostatniego, który w tej chwili kończę, zawsze była muzyka Wojtka Kilara. Tutaj ta muzyka ma pewną wartość semantyczną i na to wam zwrócę uwagę, bo to rzadko w kinie można to wskazać palcem. Ta muzyka czasami wartościuje zdarzenia, nadaje im rangę. Jeżeli ta muzyka na przykład opowiada o pierwszym romantycznym przeżyciu bohatera, to ona trywializuje to przeżycie, mówi nie przejmujcie się, z tego nic nie będzie. A kiedy się dzieją rzeczy przełomowe, pojawia się taki ogromny temat, taki jakby z Albinioniego, ale to jest temat Wojtka Kilara, taki barokowy, szeroki temat i on daje takie, on się pojawia w momentach, kiedy jakby los się przesądza. To są te momenty dramatyczne. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z piękniejszych jego, najpiękniejszych jego muzyk i dlatego cieszę się, że ją państwo będą mogli usłyszeć. Na koniec państwo rozumiem, że będziecie oglądali tak zwaną odnowioną wersję, czyli wersję już elektronicznie teraz poprawioną, także wszystkie uszczerbki taśmy i dźwięku i obrazu zostały poprawione. Polska jest jakimś czempionem, jeśli chodzi o odnawianie swojej pamięci wizualnej i już ponad 100 filmów za wielkie pieniądze, bo to drogo kosztuje, zostało zrekonstruowanych. Ten film też został za publiczne pieniądze zrekonstruowany. W ten sposób ma szansę pożyć dłużej na ekranach,
bo jak wiecie, taśma filmowa, kolorowa szczególnie, rozkłada się po latach i z naszej pamięci niewiele zostanie, jeśli to nie będzie szybko przeniesione na zapis cyfrowy. Jak długo wytrwa zapis cyfrowy, też nie wiemy. Instrukcja Unii Europejskiej z kolei mówi, że wszystkie filmy, które dzisiaj kręcimy cyfrowo, powinniśmy chociaż jeden negatyw z nich zrobić, bo możliwe jest także, że kiedyś pamięć cyfrowa zostanie skasowana, a wtedy może te negatywy coś zatrzymają. Dla mnie to jest pasjonująca ta walka o pamięć, że tak strasznie chcemy uchwycić się tej nieśmiertelności materialnej. To się wiadomo nie uda, no ale przedłużamy nasz żywot, prawie jak Egipcjanie, którzy mumifikowali swoje zwłoki. Coś takiego robimy też z filmami. Więc to jest właśnie odświeżona mumia i możecie ją Państwo zobaczyć z pewną, mam nadzieję, że z pewną dozą świeżości. No i to chyba już wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć, bo to, po to przyjechałem, żeby ten film przedstawić. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli, że po tylu latach film znajduje swoją widownię. On ciągle krąży gdzieś po świecie. W swoich latach dostał nagrodę w Locarno i od tego czasu był pokazywany. Miał dobre wyniki kasowe w paru krajach, co było, no, co jest zdumiewające dzisiaj, że taki film może zdobyć szerszą publiczność. Ale to się zdarza, zresztą mamy ten fenomen w tej chwili, że Ida, która u nas przeszła bardzo dyskretnie, film Pawlikowskiego, we Francji zrobił niesłychane pieniądze. Po prostu masa ludzi poszła na to. Była taka tęsknota za tego rodzaju filmem, trudnym, czarno-białym filmem o jakichś bardzo naszych właściwie problemach, o pani prokurator i o dziewczynie, która chce zostać siostrą zakonną. No więc dlatego to Państwu wspominam, że te paradoksy się zdarzają, że okazuje się, że publiczność jest, tylko że my nie umiemy czasem do niej dotrzeć. Ten film do swojej publiczności w swoim czasie dotarł, także nie mam żadnej frustracji, przeciwnie, jestem zachwycony, że był oglądany. Właściwie muszę powiedzieć coś, co było napisane jeszcze na afiszu we Francji, kazali mi to napisać, mianowicie, że dla osób szczególnie wrażliwych tu jest przynajmniej jedna scena, która może budzić jakby silną emocję. Jak Państwo chyba wiedzą z mojego życia, ja nie byłem nigdy skandalistą, nie robiłem żadnych takich rzeczy, którymi bym straszył publiczność, ale udało mi się w tym filmie za sprawą nieżyjącego już profesora chirurga, neurochirurga, nakręcić operację na otwartym mózgu, która się wtedy już była rzadkością, dziś chyba się w takiej postaci nie zdarza, już są inne sposoby interweniowania. A tymczasem tutaj jest pacjent rozbudzony w czasie operacji, jeszcze z otwartą czaszką, po to, żeby sprawdzić, czy cięcie, którego dokonano, i było to cięcie związane z epilepsją, czy ono czegoś nie uszkodziło, i lekarz, rozmawiając z nim, drażni różne miejsca mózgu elektrodą i uświadamia i wywołuje u tego człowieka albo omamy zmysłowe, albo narusza jego zdolność rozumowania. Ja tę scenę musiałem wiele razy skracać, mimo że wydawała mi się pasjonująca, bo ciągle ktoś mdlał na widowni. No, coś takiego jest, że nie mamy miary tego, jaka jest wytrzymałość ludzka. W czasie zdjęć pamiętam, że moja niesłychanie delikatna pani dźwiękowiec, która była no eteryczną, delikatną osobą, bez litości wciskała mikrofon właściwie pod czaszkę, żeby lepiej było słychać, co ten skalper robi, a wielkie chłopisko, grubaśny taki elektryk, zemdlał nam nagle, jak z daleka zobaczył, co się dzieje. To nie ma miary na to, jaka jest ludzka wytrzymałość. Ja niestety musiałem tę scenę bardzo skrócić, chcąc uniknąć omdleń na widowni. Więc we Francji jest wszędzie napisane, to już jest bardzo dobry chwyt reklamowy, że się przestrzega publiczność, że będzie taka scena, no to oczywiście na tą scenę ludzie już kupują bilety. Ale ja to mówię uczciwie, nie dlatego oczywiście ją zmieściłem, żeby Państwa przestraszyć, ale że jest coś dla mnie przejmującego w tym, kiedy widzę człowieka, który stwarza wrażenie, że jest mechanizmem. Rzeczywiście, że wpisuje się w jakąś filozofię XVII wieku i to jest właściwie maszyna człowiek, bo rzeczywiście przeżywa to, co mu elektroda każe przeżyć, prawda? Ma napad agresji, dlatego że
podrażniona została ta część mózgu, która za agresję odpowiada. A potem czuje zapachy, których nie może czuć, tylko dlatego, że jakiś nerw został podrażniony. Mnie się wydawało to tak intrygujące i dla mnie tak potężna metafora dotycząca myśli, kim jest człowiek, co to jest ze mną jako z organizmem, że musiałem to koniecznie w filmie zostawić. No i już nagadałem się naprawdę ponad miarę. Jest późna godzina, Państwo muszą wracać później do domu, a film trwa w końcu ponad 1,5 godziny, więc zostawiam Was z Iluminacją. Dziękuję, żeście przyszli.